serdecznie na konferencji prasowej poświęconej drugiej edycji Copernicus Festival. Zacznę od przedstawienia naszych gości, którzy licznie nam dopisali, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Zacznę od pani prezydent Magdalena Sroka, pani Olga Jaros, przedstawiciel Muzeum Narodowego, pan Marcin Bielski, przedstawiciel Filharmonii Krakowskiej oraz przedstawiciele nas, organizatorów festiwalu Copernicus. Przedstawię może w kolejności, jak siedzą. Pan Grzegorz Jankowicz, dyrektor wykonawczy festiwalu, pan Jacek Ślusarczyk, dyrektor kreatywny i członek Rady Programowej Festiwalu i pan Bartosz Brożek, pan profesor Bartosz Brożek, również przedstawiciel Rady Programowej oraz dyrektor programowy festiwalu. Będę bardzo wdzięczna za zabranie głosu i poproszę panią prezydent Magdalenę Srokę, która wspiera nas swoim autorytetem i swoją osobą. Proszę o parę słów o festiwalu. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Teoretycznie to jest dopiero druga edycja Copernicus Festiwalu, ale myślę, że pierwsza edycja była tak spektakularna i jednak wspólne pragnienie stworzenia festiwalu, który będzie oddawał pewnego ducha krakowskiego, połączenia nauki z kulturą i tego niezmiennego przenikania się tych dwóch obszarów było tak duże, że mogę Państwu powiedzieć z dumą i z przyjemnością, że od tego roku festiwal ma podpisaną umowę na 3-letnie finansowanie i z całą pewnością odbędzie się w latach 2015, 2016 i 2017 i tylko od jego organizatorów zależy, jakim programem dokładnie nas w przyszłym roku i za 2 lata zaskoczą. Myślę, że to jest ważna informacja, dlatego że jeszcze chyba nie zdarzyło się nigdy w historii krakowskich festiwali, żeby ktoś w sposób tak profesjonalny, pełny, doskonały przedstawił swoją wizję, żeby tak szybko znaleźć uznanie i również uznanie w postaci trwałego dofinansowania. I myślę, że to też wyraża nasz stosunek i do festiwalu, i do tego, czym festiwal dla Krakowa jest, że pewnego rodzaju tęsknota za taką przestrzenią dyskusji, być może czasami bardziej pogłębione intelektualnie, być może za niezrealizowanymi pragnieniami akademickimi leży gdzieś u podstaw i tych decyzji i fascynacji, ale myślę, że tegoroczny program i hasło tegorocznego festiwalu Geniusz będzie na pewno tematem, który wymaga takiego pogłębienia i może być dla nas nie tylko źródłem inspiracji, ale też źródłem zaskoczeń. Mnie się bardzo podoba, że program przedstawia bardzo różne obszary działalności naukowej. To, co dla mnie jest szczególnie istotne, to, że pochylamy się nad językiem i nad gramatyką języka i nad tym, w jaki sposób myślimy i konstruujemy sposób opisywania rzeczywistości, co też dla nas jako miasta literatury UNESCO jest niezwykle ważne i stanowi na pewno cały czas przedmiot pogłębionych badań. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ponieważ Festiwal Copernicus współpracuje z wieloma instytucjami krakowskimi i bardzo na tej współpracy festiwalowi zależy, to chciałam zacząć od oddania głosu gościom festiwalu, właśnie przedstawicielom instytucji krakowskich. Zacznę od pani Olgi Jaros, przedstawicielki Muzeum Narodowego. Bardzo serdecznie dziękuję. No, ja w zasadzie mogę się podpisać pod wszystkim, co powiedziała pani prezydent. Ja się czuję wyróżniona i myślę, że my wszyscy w muzeum tak właśnie myślimy. Pamiętam, jak w roku ubiegłym żeśmy prowadzili pierwszą rozmowę. Ona była stosunkowo późno, ale nikt chyba u nas nie miał wątpliwości, że jest to absolutnie niezwykła, by nie powiedzieć genialna inicjatywa. I tak naprawdę teraz chyba mam po raz pierwszy okazję publicznie podziękować Państwu, że wpadliście na ten genialny pomysł, że zaprosiliście nas do współpracy. Ja oczywiście nie będę opowiadać o programie, bo to zupełnie jest nie moją rolą tutaj. Chcę tylko wyrazić nadzieję, jak też złożyć deklarację, że skoro festiwal ma już zapewniony byt przez najbliższe 3 lata, to że my razem z Państwem będziemy ten festiwal współtworzyli. Mało tego, życzyłabym sobie, to jest naprawdę moje, nie mogę powiedzieć, że skryte jakieś takie marzenie, ale zupełnie otwarcie tutaj wyartykułowane, że w latach przyszłych postaramy się o to, żeby ten program wszedł też głębiej w istotę działalności i obszary, jakimi zajmuje się muzeum. W
tym roku nam się to nie udało z różnych względów. Natomiast te tematy, które wiem, że Państwo bierzecie pod uwagę na lata przyszłe, aż proszę się o to, żeby właśnie zahaczyć tak głębiej o to, czym zajmujemy się my, muzealnicy. Także serdecznie zapraszam i raz jeszcze ogromnie się cieszę, nie tylko z tego, że ten festiwal jest, ale też z tego, że możemy chociaż w taki symboliczny sposób włączyć się w jego realizację. Bardzo dziękuję. Kontynuując wątek współpracujących z nami instytucji, chciałam oddać głos panu Maciejowi Bielskiemu, zastępcy dyrektora Filharmonii, której odbędzie się w tym roku inauguracja festiwalu. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, przedmówcy, pani prezydent i pani powiedziała już bardzo pięknie o festiwalu. Ja tylko chciałem dodać, że my również naprawdę bardzo dziękujemy Fundacji Tygodnika Powszechnego, że zaprosił nas do współpracy. Cieszymy się, że jako Filharmonia wszyscy naprawdę mamy z tego dużą satysfakcję, że możemy jakąś swoją cegiełkę do realizacji tego wspaniałego festiwalu dołożyć i wierzymy, że na tym roku się nie skończy, że już tak jak pani prezydent podkreśliła, byt jest zapewniony przynajmniej na następne 2-3 lata, więc chcemy się znaleźć jako współtwórcy tego festiwalu w następnych latach. Z naszej strony chciałbym Państwa poinformować, już Państwo w nim może macie tą informację, że w sali Złotej Filharmonii na początek festiwalu o godzinie 18, to jest w poniedziałek 18 maja, będzie debata poświęcona Józefowi Hoffmanowi, a później o godzinie 20 w sali koncertowej inauguracja festiwalu, koncert hołdzie Józefowi Hoffmanowi, Aleksander Kawryluk, wspaniały wykonawca na fortepianie, będzie grał utwory Schuberta, Chopina, Prokofiewa i Mozarta. Już tu chciałem podać od razu Państwu taką informację, że zaproszenia dla Państwa, dla dziennikarzy na ten koncert i na debatę można odebrać już dzisiaj, zaraz po naszej konferencji w siedzibie Tygodnika Powszechnego. Serdecznie zapraszamy. I jeszcze raz naprawdę chciałem wyrazić dużą wdzięczność Fundacji Tygodnika Powszechnego, że i przekazuję też tutaj odczucia mojego dyrektora, którego mam przyjemność być zastępcą, pana dyrektora Toszy, prosił o to, żeby przekazać podziękowania i nasze zobowiązania do następnych edycji festiwalu, w których chcielibyśmy również wziąć udział, tak jak już wspomniałem. Dziękuję Państwu. Dziękuję naszym gościom, a teraz ten moment, kiedy organizatorzy festiwalu pochwalą się tym, co najważniejsze, czyli programem, naszymi gośćmi festiwalowymi, i oddaję głos panu Bartoszowi Fleszkowi. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, księdza się już przeprosił. W imieniu księdza profesora Michała Hellera, dyrektora programowego festiwalu, chciałem przeprosić, że go tu nie ma. Niestety różne wojaże zagraniczne mu to uniemożliwiły, ale na samym festiwalu na pewno oczywiście będzie i w kilku wydarzeniach festiwalowych weźmie udział. Proszę Państwa, zaczynając w zeszłym roku ten projekt Kopernikus Festival, postawiliśmy sobie przed sobą pewien cel. Mianowicie chcieliśmy pokazywać naukę w inny sposób, niż to się zwykle robi. Chcieliśmy pokazywać naukę nie jako gotowy produkt, jakieś teorie, o których opowiada się na akademickich wykładach, ale chcieliśmy zacząć pokazywać naukę jako nieodłączną część kultury. Wzajemne relacje, w jakie nauki przyrodnicze wchodzą z humanistyką, sztuką, religią, stylem życia itd., itd. Z tego też powodu głównymi bohaterami każdej edycji Festiwalu Kopernika nie są ludzie, nie są naukowcy, tylko są idee. W tym roku taką najważniejszą ideą, której chcemy poświęcić uwagę, jest idea geniuszu. Mówiąc o geniuszu, chcemy mówić o różnych rzeczach. Chcemy zadać pytanie, skąd ta idea w dzisiejszym rozumieniu słowa geniusz się wzięła. Okazuje się, że przed XVIII wiekiem o geniuszu mówiono inaczej. Dopiero od XVIII wieku słowa geniusz używamy w dzisiejszym jego znaczeniu. I to można powiedzieć taki sakralny element zdesakralizowanej cywilizacji Zachodu. W momencie, gdy ta cywilizacja zaczęła się desakralizować, to ten sakralny element w postaci geniuszu pozostał. Chcemy zapytać, kim jest geniusz? Kto zasługuje na miano geniusza? Chcemy zastanowić się, jakie są przejawy geniusza w różnych dziedzinach, nie tylko w nauce, w
fizyce, matematyce, ale także w sztuce, także w religii czy polityce. Chcemy wreszcie za Stevenem Jay Gouldem zadać pytanie, czy nie jest tak, że żyjemy w czasach, w których prawdziwy geniusz nie jest już możliwy, czyli w czasach, w których być może mamy wielu geniuszów, ale geniusz jako pewne zjawisko powoli się kończy. Każdy, przechodzę teraz do omówienia, do krótkiego omówienia samego programu festiwalowego, każdy z festiwalowych dni podzielony jest na kilka pasów. Każdy dzień będziemy zaczynać od śniadania mistrzów. Są to spotkania z ważnymi polskimi naukowcami, które odbywają się tutaj de revolutionibus w bardziej nieformalnej atmosferze. Nie są to wykłady akademickie, tylko bardziej luźne spotkania. Następnie są dwa pasma poświęcone czy przeznaczone dla młodych ludzi, dla dzieci i młodzieży. Nauka czytania to są spotkania dla przedszkolaków i uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. To są spotkania, na których rozmawiamy z tymi dziećmi o znanych bajkach, szukając tam pewnych wątków naukowych. Na przykład będziemy rozmawiać o Alicji w Krainie Czarów, zastanawiając się, czym jest logika, czym jest logiczne myślenie. Z kolei lekcje czytania to pasmo przeznaczone dla licealistów, którzy będą mieli okazję rozmawiać o nauce z autorami i tłumaczami książek popularno-naukowych. W każdym dniu odbywać się też będą warsztaty, będą spotkania w niewielkich grupach, w których nie tylko będzie można coś usłyszeć, ale też coś zrobić. I te spotkania poświęcone będą różnym rzeczom, od obrazowania mózgu i warsztatów psychologicznych, poprzez odkrywanie tajemnic wina, twórcze pisanie, aż po prezentację tego, czego można nauczyć psa. Kolejne pasmo to dwie księgi. To są rozmowy o relacji między nauką i religią, które odbywać będziemy z autorami mini-booków, takich małych rozpraw wydawanych od niedawna przez Copernicus Center Press. Kolejne pasmo to Inventio. To są spotkania z wynalazcami, projektantami różnych niezwykłych rozwiązań technicznych, w trakcie których oni będą odsłaniać tajemnice swojego warsztatu. Być może najbardziej szalone spotkania odbywać się będą w paśmie Percepcjo, w których chcemy pokazać inne oblicze nauki. Będą to takie spotkania jak rozmowa o geniuszu władzy, o geniuszu piłkarskim, Ronaldo kontra Messi, o geniuszu prawniczym i operowym na jednym spotkaniu, o geniuszu religijnym, czy wreszcie o tym, jak narodził się geniusz Wiednia w początku XX wieku. Punktem kulminacyjnym każdego dnia jest wykład główny, na którym pojawią się nasze największe festiwalowe gwiazdy. W pierwszym dniu światowej sławy kosmolog George Ellis, który swoje najważniejsze prace pisał ze Stephenem Hawkingiem, ale to jest też osoba, która poświęca dużo uwagi filozoficznym aspektom kosmologii i relacji między nauką a wiarą. Anna Wierzbicka, też światowej sławy lingwistka, twórczyni koncepcji semantyki uniwersalnej. Jacek Dukaj, o tym spotkaniu powie parę słów więcej pan redaktor Jankowicz. Tetsuro Matsuzawa, no, powtarzam to światowej sławy, ale taka jest prawda, więc nie widzę powodu, żeby tego nie powtarzać. Światowej sławy klimatolog, który od wielu dziesiątków lat zajmuje się naczelnymi, szczególnie szympansami. I ostatni wykład główny poprowadzi przedstawi ksiądz profesor Michał Heller. Po każdym wykładzie odbędą się też debaty. Będą to w kolejności debaty o geniuszu władzy, o granicach wyobraźni, granicach języka i wreszcie na koniec debata, w której zadamy pytanie, czy geniusz w dzisiejszych czasach się skończył. Tak jak mówiłem, głównymi bohaterami festiwalu są idee, ale są też gwiazdy, niektóre najważniejsze już wymieniłem. Do tej listy wypada dodać inne nazwiska, wszystkich nie jestem w stanie wymienić, ale niektóre z nich wydaje mi się wypada. Wśród bohaterów śniadań mistrzów będziemy w tym roku mieć profesorów Katarzynę Chłasińską-Maksutow,
fizyczkę i byłą rektorkę Uniwersytetu Warszawskiego, nestora polskiej psychologii Jana Strelała, nestora polskiej filozofii Jana Wolińskiego, nestora polskiej filologii Ryszarda Nycza i nestora polskiej informatyki Ryszarda Tadeusiewicza. Na spotkaniu poświęconym geniuszowi władzy pojawi się Andrzej Olechowski. O geniuszu prawa i geniuszu opery będzie mówiła pani profesor Ewa Łętowska, która nie tylko jest wybitnym prawnikiem, ale też wybitną znawczynią opery. O geniuszu zła rozmawiać będziemy z Markiem Krajewskim. O geniuszu religijnym porozmawiają profesorowie Karol Tarnowski i Jan Andrzej Koczowski oraz ojciec Ludwik Wiśniewski. I wreszcie o końcu geniuszu rozmawiać będą profesor Czesław Nosal, znany psycholog, i profesor Jerzy Stelmach, znany krakowski filozof i prawnik. Wspominaliśmy, Copernicus Festival to nie tylko program naukowy, ale też szeroki program kulturalny związany z muzyką. Są to koncerty, pokazy filmowe, debaty literackie i na ten temat opowiedzą Grzegorz Jankowicz i Jacek Ślusarczyk. Dzień dobry Państwu. Jak powiedział profesor Brożek, idea jest rzeczą najważniejszą dla koncepcji poszczególnych naszych wydarzeń. W związku z tym te nasze pomysły artystycznej oprawy są w bardzo integralny sposób związane z ideą geniuszu. Wybraliśmy za patrona artystycznego wydarzenia tej edycji festiwalu Józefa Hoffmana. Uznaliśmy bowiem, że mało kto znakomicie z jednej strony jego ogromne dokonania artystyczne, jego geniusz pianistyczny, znakomicie współgrał z jego niezwykłym zupełnie talentem inżynierskim. Chcieliśmy pokazać Józefa Hoffmana, odpomnieć go, pokazać, że może być także dla nas jakąś inspiracją. Mówimy dużo o innowacyjności, promujemy innowacyjność, a tu się okazuje, że postać wielkiego, genialnego pianisty jest właściwie zapomniana. Więc postanowiliśmy po pierwsze zorganizować wystawę jemu poświęconą i zwróciliśmy się do dyrekcji Galerii Krakowskiej z propozycją zorganizowania tej wystawy z jednego powodu, mianowicie Galeria Krakowska jest usytuowana w najbliższym sąsiedztwie ulicy Kórniki, a właściwie na ulicy Kórniki 5 urodził się Józef Hoffman. Ta kamica już nie istnieje, ale ta bliskość jest bardzo wymowna. Ta wystawa będzie towarzyszyła festiwalowi przez od 18 do 24 maja. Potem organizujemy debatę, która poświęcona jest Hoffmanowi i przyjeżdża na tą debatę kilku naprawdę wybitnych specjalistów, między innymi pan Penko, Amerykanin z Uniwersytetu Maryland, który jest jakby kustoszem całej spuścizny archiwów hoffmanowskich, a ogromnie nam pomógł w organizacji tej wystawy. Będzie również znakomity krytyk muzyczny Piotr Wierzbicki i pani Kinga Dempsey, która przygotowuje film dokumentalny i fabularny na temat Hoffmana. A potem w Filharmonii Krakowskiej, dzięki uprzejmości współpracy z Filharmonią, możemy gościć fantastycznego pianistę Aleksandra Gawryluka, wybitnego wirtuoza, który zagra repertuar bliski Hoffmanowi. Mamy także w programie inne jeszcze wydarzenie, które nawiązuje do genialności, do tajemniczości tego zjawiska, mianowicie w Bazylice Świętej Trójcy Ojców Dominikanów będzie się koncert, który jakoś nawiązuje także do wydarzenia zeszłorocznego, mianowicie w zeszłym roku Kapela Krakowiensis
zagrała koncert u Dominikanów, który był no, połączeniem ich muzyki i wykładu głębokiego namysłu nad, nad muzyką i fizyką, matematyką. Ten wykład Muzyka Sfer, który wygłosił ksiądz profesor Michał Heller, cieszył się ogromną, ogromną popularnością. Mieliśmy mnóstwo słuchaczy. Postanowiliśmy jakby tą formułę kontynuować. Tym razem Kapela Krakowiensis zagra 20 maja o godzinie 20.30 muzykę Mozarta i Salieriego. Koncert nazwaliśmy Amadeus, przypowieść o Kainie i Ablu. Inspiracją do tego wydarzenia był dla nas film Milosza Formana, a o tajemniczym związku między geniuszem, między tym, który jest wybrany, a tym, którzy zostali pominięci, będą rozmawiali profesor Jerzy Wetulani i profesor Dariusz Czaja. Wydaje mi się, że to może być bardzo interesujące. Wreszcie mamy jeszcze jeden koncert, który się odbędzie w Klubie Forum Przestrzenia. Jest to bardzo interesujący projekt braci Waglewskich, znanych jako Fisz i Amade, wspólnie z poetą i felietonistą, pisarzem Wojtkiem Panowiczem, stworzyli pewien bardzo interesujący projekt muzyczny. Tyle jeśli chodzi o wydarzenia muzyczne, natomiast 19 maja w Muzeum Techniki Sztuki Japońskiej Manga, gdzie będzie się wernisaż wystawy bardzo znakomitego, jednego z najpiękniejszych polskich rzeźbiarzy, Stanisława Cukra. Ta wystawa będzie towarzyszyła festiwalowi, ale ona będzie otwarta do 26 czerwca. Rzeźby te o niesłychanie głębokim zakorzeniem w doświadczeniu religijnym będą fantastycznym tłem dla debaty, która się odbędzie w sobotę 23 maja w Geniusz Religijny z udziałem charyzmatycznego kapłana, jakim jest ojciec Ludwik Wiśniewski. Niezależnie jeszcze w kinie Mikro od wszystkich tych wydarzeń, w kinie Mikro będziemy pokazywali kilka wybitnych filmów w paśmie, które się zaczyna o godzinie 22. Pierwszym filmem, który jakoś nawiązuje do wydarzenia, które będzie w kościele Dominikanów, jest film Amadeusz. To rzadka okazja, żeby można było zobaczyć ten film w kinie. Zapraszam jednym słowem na te wszystkie wydarzenia artystyczne. Pani prezydent powiedziała, że jesteśmy w mieście literatury UNESCO. Fundacja Tygodnika Powszechnego i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych nie zapominają o tym, zwłaszcza, że Fundacja Tygodnika Powszechnego jest również organizatorem Festiwalu Literackiego, Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Józefa Fontana. W związku z czym od pierwszej edycji Festiwalu Copernicus dbamy o to, aby dyskusje poświęcone nauce były przeplatane również dyskusjami, w których pisarze podejmują wątki naukowe. Nie inaczej będzie w tym roku. Nasze zaproszenie, jak już Państwo wiedzą, przyjęli zarówno Jacek Dukaj, jak i Marek Krajewski. Jacek Dukaj, znany Państwu doskonale, jest przez tych, którzy go nie czytają, ale o nim słyszeli, traktowany jako popularny pisarz fantastyczno-naukowy. Ci, którzy go czytają, wiedzą, że jest to prawdopodobnie jeden z najwybitniejszych wizjonerów literatury światowej, który pokazuje nam coś, o czym wszyscy w chwilach wzmożenia intelektualnego próbujemy myśleć. Myśleć nieudolnie, on natomiast ubiera te nieudolne myśli w bardzo sugestywne obrazy. Nie jest tak, że jest wybitny tylko dlatego, że w swojej prozie pokazuje nam rzeczy, jakie w literaturze, jakich w literaturze do tej pory nie było. Nie jest tak, że są to znakomite
tylko znakomite eksperymenty językowe, znakomite eksperymenty formalne. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że wyobraźnia Jacka Dukaja przesuwa granice naszych możliwości w myśleniu o przyszłości. Wykład Lemowski, który dla nas w tym roku wygłosi pod tytułem Banalność geniuszu, będzie poświęcony tyleż zjawisku, tytułowemu zjawisku tej edycji, ile potencjalnego rozwoju zarówno technologii, nauki, polityki, całego świata, który to rozwój w sposób fundamentalny wpłynie na nasze formy życia. Innymi słowy, ci z Państwa, którzy chcą się dowiedzieć, jak nasz świat za naszego życia będzie wyglądał za 20, 30, 40 lat, powinni odwiedzić nas w Muzeum Narodowym i posłuchać wykładu oraz debaty. Debata będzie poświęcona czemuś innemu, mianowicie będziemy się zastanawiać, w tle mając dwa wielkie filmy, Odyseję Kosmiczną 2001 Stanleya Kubricka oraz Interstellar braci Nolanów, będziemy się zastanawiać, jak dalece geniusz ludzki może wpłynąć na los cywilizacji, los świata, los tego, co wydarzy się, co może się wydarzyć. Drugim z gości reprezentującym świat literatury jest Marek Krajewski. I z nim będziemy rozmawiać nieco przewrotnie o geniuszu zła. Nie chodzi o to, żeby zło jako zjawisko promować. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, aby z pisarzem, który z jednej strony ma znakomite przygotowanie filologiczno-klasyczne, jest z wykształcenia filologiem klasycznym, przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki, z drugiej strony zaś jest pisarzem powieści kryminalnych i sensacyjnych, porozmawiać o tym, w jaki sposób zło może być przez literaturę pokazywane, prezentowane, jak literatura może to zło rozumieć, jak dzięki literaturze my możemy do zła się odnieść. Oczywiście przede wszystkim po to, żeby je lepiej zrozumieć jego źródła i żeby je zneutralizować. Te dwa wydarzenia będą, jak powiedziałem, związane i z nauką, i z literaturą, a ich spoiwem będzie wyobraźnia wybitnych pisarzy. Na sam koniec chciałem Państwu jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Ten festiwal organizowany przez grupę ludzi nie udałby się nigdy, gdyby nie wspólne działania, wspólna inicjatywa wielu różnych instytucji. Copernicus Festival to nie jest, proszę Państwa, zwieńczenie, to jest punkt, w którym, zwieńczenie naszych starań, to jest punkt, w którym koncentruje się wspólna energia rozmaitych instytucji i pozwólcie Państwo, że te instytucje na koniec wymienię. Organizatorami są Fundacja Tygodnika Powszechnego i Copernicus i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, współorganizatorami Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, jak również Filharmonia i Krakowskie Biuro Festiwalowe. Natomiast wśród partnerów znajdują się Tygodnik Powszechny, Copernicus Center Press, kawiarnia, w której Państwo, i księgarnia, w której Państwo się teraz znajdują, czyli Derelutionibus. Oprócz tego Kapela Krakowiensis, która będzie nam pomagała w realizacji projektów muzycznych, Fundacja dla AGH, gdzie odbędzie się część naszych spotkań, Biblioteka Jagiellońska, Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klasztor Dominikanów, a jakże, tam także będzie jeden z koncertów, Galeria Krakowska, Grand Hotel, Manga oraz Voxel. Środki finansowe natomiast, które pozwalają nam ten festiwal zrealizować, przyszły z kilku bardzo hojnych źródeł. Przede wszystkim dofinansowanie tego festiwalu pochodzi ze środków Gminy Miejskiej Kraków, także z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Fundacji Johna Templetona. Na koniec z zawodowego przyzwyczajenia wymienię jeszcze Fundację Miasto Literatury, nie Fundację, tylko Miasto Literatury Kraków jako pewien szyld, pod którym ja bardzo chętnie mogę działać w przestrzeni publicznej. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli
Jeśli nie ma pytań oficjalnych, to zapraszam do indywidualnych rozmów o konferencji. Bardzo dziękuję, że Państwo przyszliście. Do zobaczenia na festiwalu. Do zobaczenia na festiwalu.